Ojcowie. i Zostą przyszedł na świat w Antiochii Syryjskiej, w drugiej po Rzymie metropolii ówczesnego świata, bardzo znanej nie tylko z tego powodu, że było to miasto centrum administracyjnym cesarstwa, ale także ze swoich uczelni szkół retorskich. Jan Chryzostom urodził się w bogatej rodzinie rzymskiej. Jego ojciec był oficerem cesarskim, jednak szybko osierocił syna i cały ciężar wychowania spoczął na matce. Matka wypełniła swoje zadanie w sposób bardzo dobry. Jan Chryzostom w swoich dziełach pozostawił bardzo dobre świadectwo o pobożności i o trosce o syna jego matki. Młode lata spędził w rodzinnym mieście, nie potrzebował nigdzie wyjeżdżać, żeby studiować, gdyż Antiochia oferowała wszystko to, czego młodzieńcy z dobrych domów potrzebowali, żeby zdobyć gruntowne wykształcenie, kształcił się u najlepszych retorów starożytnego świata. Kiedy jednak w 20 roku życia zdecydował się przyjąć chrzest i włączyć w życie chrześcijańskie, równocześnie za tym poszła decyzja poświęcenia się życiu estetycznemu. Początkowo prowadził to życie w domu, angażując się więcej w modlitwę, w studiowanie Pisma Świętego, ale ostatecznie postanowił dołączyć do mnichów żyjących w górach nieopodal Antiochi. Monastycyzm syryjski słynny był i do dzisiaj jest słynny z wielkiej surowości ascezy, którą podejmowali tamtejsi mnisi. I rzeczywiście Jan Chryzostom zaangażował się w tego rodzaju życie monastyczne, które w ciągu zaledwie czterech lat zrujnowało mu zdrowie. Zmuszony był wrócić do miasta i troszkę zmienić swój sposób postępowania. Wtedy też zaangażował się bardziej duszpastersko w sprawy kościoła. Posługiwał jako lektor w swojej diecezji. Następnie przyjął święcenia prezbiteratu i zaczął nauczać w tamtejszych kościołach. Bardzo szybko jego homilie zdobyły wielkie uznanie i wielką popularność, gdyż Jan Chryzostom naprawdę miał talent mówcy. Jednak ten przydomek chryzostom, co znaczy złoto złotousty, wiąże się z jednym przemówieniem, które Jan jako prezbiter skierował w swoim mieście. W roku 387 w Antiochi doszło do zamieszek przeciwko cesarzowi Teodozemu Wielkiemu. I w tym czasie lud zniszczył jego figury w mieście. Oczywiście wiązało się to z koniecznością wymierzenia kary mieszkańcom przez namiestnika cesarskiego. Jednak Chryzostom, swoją mową, potrafił wziąć w obronę lud. Z jednej strony skarcił lud za buntowniczość i za występowanie przeciwko cesarzowi, a z drugiej strony nakłonił władzę cesarską do łagodności wobec ludu. I to właściwie od tego momentu, od tej mowy, od tego publicznego wystąpienia Jana został on już nazywany chryzostomem, czyli złoto złotoustym. Potrafi tak przemawiać, że nawet cesarza przekonuje. Po tej karierze w Antiochii Jan został poproszony o objęcie urzędu biskupiego w Konstantynopolu. Zgodził się, został patriarchą Konstantynopola, jednak sposób, w jaki dusz pasterzował, w jaki organizował Kościół, nie zdobył wielkiego uznania zarówno tamtejszego duchowieństwa, jak i dworu cesarskiego. Jan Chryzostom słynął za scezy, ograniczył przepych dworu biskupiego, krytykował bardzo możnych, również dwór cesarski. Krytykował duchowieństwo za wystawny styl życia. Również zadarł z mnichami żyjącymi w mieście, gdyż mając cały czas w pamięci doświadczenie monastycyzmu syryjskiego, szorstkiego, górskiego, nie mógł zrozumieć, jak mnisi w mieście mogą żyć w takich wygodach, jak widział, że żyją. To ostatecznie doprowadziło do tego, że na dworze i wśród duchowieństwa Jan Chryzostom miał wielką, silną opozycję. Kiedy nadarzyła się ku temu okazja, zorganizowano synod przeciwko Janowi i złożono go z urzędu, skazując na wygnanie, tak żeby komuś innemu powierzyć. Urząd biskopa Konstantynopola. Jan miał wielu przyjaciół. Odwoływali się do papieża, odwoływali się do cesarza, tak żeby wybłagać powrót Jana z wygnania. Jednak ostatecznie cesarz pozostał nieugięty i zesłał Jana daleko na Kaukas. I jeszcze przykazał żołnierzom, którzy go odprowadzali na miejsce zesłania, żeby byli dla niego surowi, żeby nie zwracali uwagi na to, że jest zmęczony czy schorowany. I tak biskup, który już był w podeszłym wieku, zmarł z wycieńczenia a w drodze na wygnanie. Po jego śmierci jednak został rehabilitowany, jego przyjaciele bardzo to zabiegali, żeby kolejne synody odwołały tamtą decyzję, która składała go z urzędu jako niesprawiedliwą i krzywdzącą i tak się rzeczywiście stało i mimo że za życia mu się nie udało zdobyć wielkiego uznania w kościele, to dzisiaj Kościół Wschodu i Zachodu czcie go jako Wielkiego Świętego.